Witajcie na kanale Zegarmistrz. Dzisiaj do mnie trafił taki wynalazek. Coś tam grzechocze w środku. No i jak widzimy, grzechocze wachnik. Pewnie chłopina rąbał drzewo w takim zegarku, albo poszedł potrenować boks, no i śruba się odkręciła. Sama śruba jednak się nie odkręci, a spowodowały to na pewno wstrząsy. Więc kiedy idziemy rąbać drzewo, czy uprawiamy jakieś wyjątkowe sporty, najlepiej zdjąć tego typu zegarek i unikniemy niepotrzebnych usterek. Jak widzimy, śruba, która mocuje wachnik, została zerwana. No i pewnie gdzieś tutaj reszta tej śruby jest. I chyba nawet wiem gdzie. Tak, ale nie będziemy dzisiaj zajmować się jakimiś wynalazkami, a zajmiemy się tym oto ślicznym, skromnym, tytanowym Tissotem. I kiedy przyjrzymy się tarczy, zauważymy tam ślady prawdopodobnie po kontakcie z wodą lub z wilgocią. A więc to już jest pierwszy znak, że coś jest nie tak ze szczelnością zegarka. No i pomimo, że zegarek jest nakręcony, sprężyna mechanizmu jest w pełni nakręcona, to jak widzimy, balans ledwo zipie. Zobaczmy więc, co tam się kryje w środku. I oczywiście to, co widzimy, no jakieś tu zabrudzenia, to jest stara oliwa, a być może również elementy związane z wilgocią. Musimy zerknąć jeszcze bliżej. A kiedy przyjrzymy się tubusowi koperty, od wewnątrz zauważymy na wałku nastawczym ślady rdzy, a więc prawdopodobnie nieszczelność była w tym miejscu. Tak, po wyjęciu wałka nastawczego widzimy no dość takie poważne ślady korozji na wałku nastawczym. Mechanizm, tak jak wcześniej już zauważyliśmy, również posiada ślady po jakiejś cieczy. Trudno powiedzieć, czy to jest woda. Zobaczymy to jeszcze dalej, jak to wygląda.
No i nasza przepiękna tarcza, która jest ozdobiona śladami po wilgoci i wodzie. A więc zegarek musiał porządnie zaparować. Jak widzimy, nie ma tu jakiejś wielkiej tragedii, a więc ten potop, który miał miejsce w kopercie zegarka, no, był stosunkowo mały. Ale zobaczymy jeszcze, jak wyglądają nasze części po zdemontowaniu, bo być może mechanizm pracował dość długo, kiedy doszło do jego zawilgocenia, no a to negatywnie wpływa zawsze na elementy mechanizmu. Nasz wałek ląduje oczywiście w nafcie, a dlatego, że gdybyśmy próbowali teraz odkręcić ten wałek nastawczy z koronką, to mogłoby dojść do zerwania tego wałka nastawczego i musielibyśmy dodatkowo wymieniać koronkę. A tak elegancko nafta nawilży nam rdze i będziemy mogli potem zdemontować wałek nastawczy. Wszystkie elementy, które miały kontakt z wilgocią, z wodą, możemy najpierw oczywiście obmyć przy użyciu pędzelka w nafcie, potem w benzynie, a następnie dopiero elementy te trafią do czyszczarki. No, widzimy, że ten stan zabrudzenia jest wyjątkowo widoczny. Dobrze, teraz kiedy zakończyliśmy pieszczoty ręczne nad elementami mechanizmu, możemy pakować części do koszyka i przeprowadzić oczyszczenie tych elementów jeszcze raz w roztworach. Tak, jeszcze sprężyna, warto, żeby ją delikatnie nasączyć WD-40, zanim zostanie wyczyszczona. I oczywiście elementy takie jak koperta,
lądują w czyszczarce ultradźwiękowej, no a tutaj elementy w koszyku już będą wkładane do maszyny czyszczącej. I podczas odkręcania wałka nastawczego od koronki, oczywiście stało się to, co mogło się stać, a więc wałek nastawczy, ponieważ był skorodowany, pękł. Czy uda się uratować tą koronkę? Trudno powiedzieć. Został nam tutaj kikucik, który prawdopodobnie jest jedyną drogą ratunku. Zobaczymy, czy uda nam się to wyjąć. Koronka również nosi ślady po zderzeniu się z twardym podłożem. No i oczywiście nasze próby nie powiodły się, a więc należy zamówić nową koronkę i nowy wałek nastawczy. To, co teraz widzimy, to wykres działania mechanizmu po zamontowaniu oczyszczonych części. Wykres ten jest wyjątkowo niepokojący, dlatego że wskazuje, że na wychwycie nic nie działa prawidłowo. Więc pierwszym elementem, który będzie poddany inspekcji w wychwycie, będą palety kotwicy. Kotwica została oczywiście już wymieniona. Nie mamy koronki, więc będziemy posiłkować się klubką, aby nakręcić sprężynę i sprawdzić, czy istotnie ruchy wieńca balansowego ulegną zmianie. I wizualnie już można stwierdzić, że jest poprawa, ale zaraz zbadamy to na przyrządzie. Nie jest to widok jeszcze oszałamiający, ale jest już bliżej tego dobrego. A starą kotwicę wsadzamy do woreczka z zepsutymi elementami. Dobrze, nasz zegarek wymaga jeszcze regulacji i będzie oczekiwał na części zamienne. Ale póki co przejdziemy do analizy. Jak to mawiają młodzi, będziemy rozkminiać sytuację. Jak doszło do takiej usterki i dlaczego będzie drogo. Właścicielem zegarka jest Marian. Marian ma lat 40. Marian, czyli oprawca. Do tej pory nienotowany w kartotekach i w systemie serwisowym. Zaczniemy od analizy koronki.
Widoczny ślad po uderzeniu. Kiedy to się stało? Marian powrócił w piątek po godzinie 22. Spotkanie z kolegami się przedłużyło. Był lekko dingnięty. Chciał położyć się spać. Przeszkadzał mu zegarek. Chciał go rozpiąć. Kiedy zdejmował go z nadgarstka, zegarek spadł na twarde podłoże. Co działo się dalej? Marian oczywiście nie zwrócił na to uwagi. Marian uznał, że tak miało być. I odłożył zegarek na nocny stolik. Po czym poszedł spać. Ponieważ krzywa koronka nie była równolegle do tubusa, znajdowała się mniej więcej w takiej pozycji, co powodowało, że koperta była nieszczelna. Woda dostawała się do środka, a mechanizm parował. Co widzimy na tarczy? Dodatkowo uszczelka szkła jest popękana na obwodzie, jakby ją ktoś poprzecinał. A stan kotwicy przyprawiający o mdłości świadczy tylko o tym, że Marian kompletnie nie dbał o stan swojego mechanizmu. Dlatego winnym za wszystkie te przewinienia uznaje Mariana. I skazuje go prawomocnym orzeczeniem na drogą fakturę z opóźnionym terminem płatności maksymalnie do 28 dni od daty orzeczenia. Zaznaczam, że orzeczenie nie podlega apelacji ani kasacji, ani jakiemukolwiek odwołaniu. Pamiętajcie, dbajcie o swoje zegarki, dbajcie o siebie. Wszystkiego dobrego. Będziemy oczekiwać na części do tego zegarka, aby zakończyć tę naprawę, tak jak zakończamy dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam wszystkich. Hej!